komutacja, nadawanie, odbiór w naszej aparaturze na 24 GHz odbywa się jednym przełącznikiem znajdującym się na płycie czołowej panelu sterownika lampy z falą bieżącą RW1127. To jest ten przełącznik. Na panelu sterownika lampy znajdują się wskaźniki, mierniki pomiaru prądu kolektora i ten dolny wskaźnik to jest pomiar prądu heliksa. Sterownik lampy RW1127 może być używany jako autonomiczne, oddzielne urządzenie. Wtedy przełączanie, nadawanie, odbiór odbywa się tutaj tym złączem. Tak to wygląda. Teraz lampa nie jest podłączona. Może też pracować w systemie sprzężony ze sterownikiem przekaźnika falowodowego. To jest panel stojący obok tego sterownika. I jakie tutaj są elementy, kontrolki? Górne LEDy to jest sygnalizują w jakim trybie pracuje urządzenie. W tej chwili pracuje w trybie odbiór. Dioda po przeciwnej stronie to jest tryb nadawania. Dolne trzy LEDy to są wskaźniki stanu przekaźnika falowodowego. Środkowa dioda świeci w momencie, kiedy pracuje serwomechanizm. Czerwona dioda pracuje w momencie, kiedy serwomechanizm przełącza przełącznik falowodowy w kierunku nadawania, a dioda po prawej stronie świeci w momencie, kiedy serwomechanizm kręci przekaźnik falowodowy w kierunku odbioru, do momentu zaświecenia się tej diody. Może zademonstruję, jak teraz będzie wyglądało przejście w tryb nadawania. I odbiór. I nadawanie. I odbiór. Zwłoka między nadawaniem a odbiorem wynika z prędkości pracy serwomechanizmu. Także dźwignię przełącznika sterowania, nadawanie, odbiór należy trzymać do momentu przejścia, w stan zadany, stan pracy aparatury. Przełączamy na nadawanie. No to trwa około sekundy. Teraz przełączamy na odbiór. I to jest jedyny element, który ten przełącznik, który steruje całym systemem. Bo z tego sterownika wysyłane są sygnały do
złączy do komutatorów PTT w transwerterze pośredniej częstotliwości, w transwerterze WaveLab i to gniazdo cinch na płycie czołowej. Stąd pobiera się sygnał do przełączania transceivera, który steruje całym systemem, czyli kabel i sygnał do komutacji nadawanie odbiór transceivera. Może coś teraz, parę słów o przekaźniku falowodowym. Przekaźnik falowodowy jest złączony z mechanizmu przełącznika falowodowego, który wykonują koledzy gdzieś za granicą. Tak wygląda ten kostka przełącznika falowodowego. Ten przełącznik falowodowy sprzężony jest z serwomechanizmem. Zbliżenie na serwomechanizm. To jest serwomechanizm pozyskany ze sprzętu medycznego. Jest to konkretnie służył on do napędu przesłony w aparacie rentgenowskim i jego główna zaleta to to, że posiada sprzęgło przeciążeniowe, na które teraz robię zbliżenie. Widać białą przekładkę teflonową, to jest tarcza cierna. I jak to działa? Na osi przełącznika falowodowego zamontowane są odbojniki. Widać górny odbojnik ze śrubką regulacyjną. I serwomechanizmy działa do momentu, kiedy doprze element ustalający położenie do odbojnika. Można precyzyjnie wyregulować właśnie tą śrubką położenie elementów falowodowych w przełączniku, żeby one idealnie pasowały w pozycji nadawania lub w pozycji odbiór. To jest drugi odbojnik, którego z tej strony nie widać. No i w tym momencie nasz wzrok dostaje bodziec z zapalenia się diody LED sygnalizującej uzyskanie położenia żądanego i wtedy zwalniamy dźwignię przełącznika. Nie ma obawy, że tutaj się coś stanie, bo w momencie, kiedy my naszym wzrokiem, naszym zmysłem stwierdzimy, że położenie jest już osiągnięte, to na 100% sprzęgło już się prześlizguje, czyli przekaźnik jest doparty do żądanej pozycji idealnie. No, tak to mniej więcej wygląda. Teraz zademonstrujemy, jak to mniej więcej działa. Będziemy sterować. Dziękuję.